Pomijam już fakt, że zasadziłem mu głowę z młota. Coś leczniczego, jakieś aloes i... Powiem, że te zombiaki już stają się mniejszym problemem. Już się ich jakoś zbytnio nawet nie obawiam. Myślę, że to czas zwiększyć poziom trudności na bieg. Wiesz, co jest najgorsze? Dźwięk... Normalnie to zombiaki biegły. Jakbyś, nie wiem, ty przechodził obok, nie? No. Kurde, zgubiłem kurczaka. Za szybko biegłem. Już go nie znajdę, cholera. Dobra, przynajmniej tyle tej staminy na ulta nie tracę. W sensie ulta na mocniejszy. No, no. O, to będzie tragedia. Jakoś mnie FPS-y zaczęły spadać. Ten F8? No. Dziwnie skaczą. Dobra. Gruby. Dasz radę, aktor. Nie panikuj. Nie, w sensie, ten najgorszy jest fakt, że nie wiem skąd one biegną. Mnie żmija zaatakowała. Cholera jedna, no. Nawet jej nie słyszałem. Od razu dostałem po nodze. O matko bosko, tak, taki skarb tutaj jest. To jest kurwa beton. I co ja mam tak kopać? Ja mi level dobiłem. Bóg wie, jak to głęboko jest. O, zbliża się do skarbu. A ile tego tutaj jest? Bo one porozwalały teraz drzwi, bo przychodziły z innych domków. Nic mi się do mnie nie zbliża? Chyba nie. Zbliżasz się do skarbu. Nie, ja to będę potrzebował z tym pomocy, ja sam nie próbuję. Ty tak musisz poczekać, bo ja szukam skarbu. O, plus jest taki, że jak nie wykonałem zadania, to mogę wziąć inne, nie? Ale to nie rozumiem, już się poddałeś? Leś, tylko jest tam tyle. Kurde, no masz broń palną. No tak, ale jest tutaj celność jeszcze z niej. Marudzisz. Ja nawet jak wyceluję w głowę, to i tak to może zmicować. Nie, rozumiem, ale... Jak się szybko poddałeś? Cały czas się zbliżam do skarbu, no. Po prostu lecę wziąć jakiegoś questa bliżej, nie? Mhm. Jak on to głęboko zakopał? Już jest kamień.
Poniżej kamienia ci nie zakopię. To to ja wiem. To tu nie dość, że gówno widać. Bo ja na przykład na tamtym save'ie, nie? To on na przykład zakopał dosłownie przy kamieniu. Więc masz do rozkopania cały ten okrąg, nie? No właśnie wiem. Jeżeli to cię pocieszy, to oprócz tego jakby docelowego przedmiotu, który musisz zabrać, nie? To będziesz tam miał jeszcze, nie wiem, jedzenie, jakieś uzbrojenie, coś tam będziesz miał, nie? To ja tu nic nie widzę. Ale opłaca się. Kurwa, to w tą stronę. Pukały mnie dziady. Więc mi się łopata skończy. Wy sobie żarty stroicie teraz ze mnie? Może to wyżej jest? Jakiego ja mam kurwa farto? Czemu? Zaatakował, przebiegałem sobie obok farmy, nie? No. Podbiegł do mnie wilk. Uderzyłem go tym młotem raz lewym, cała głowa mu zeszła. To faktycznie masz farta. Naprawdę. Wiesz, że teraz zrobili coś takiego, że jak czym dłużej kopiesz, to ci się zmniejsza ten okrąg? A. Ja tu kurwa kopię, nie w tą stronę w ogóle. Właśnie. Wejście do domu. Też muszę jakoś ogarnąć. Tego naszego? Mhm. Ty już gra mi po prostu zaznaczyła ten skarb, bo kurwa do zera chyba tu rozkopałem wszystko. A nie, ona tak dosłownie palcem. Patrz kurwa, tutaj, no, halo. Żebyś nie wiedział. Tutaj, iu, tutaj. Jeszcze zablokowane, no bez jaj. Może wziąłem wytrychy. Tak już kurwa, nie szukaj więcej, zostaw mnie w spokoju. O, na szczęście się udało otworzyć. O, 35 amunicji mojej. 163 twojej. Części maczety. Dobra, używam apteczki. Ty masz już skórzane owijki, trzeci poziom? Mhm. To jest zło moje. W końcu wylazłem stąd. Tylko ja właśnie patrzyłem na mapie, gdzie te questy mogę wziąć dalej. Jak? Czekaj, muszę wyjść z domu i pójść tam do tego. Silnik znalazłem. Uff. Dobra, lecę wziąć kolejnego questa. Którego znów odrzucisz, bo ci się nie uda. Może poczekaj na mnie, aż ja tam przyjdę. Teraz to wezmę jakiegoś spokojnego, jak będę miał się wybić grupowo, to cię wezmę. Dzięki, kurwa. Czuję się doceniony. No widzisz.
No, części wojskowego pancerza. Teraz to jest, udaj się do i odzyskaj towar, uważaj, nie wiem co tam czeka. Czyli teraz idę odzyskać jeszcze towar. Aktor, ty i towar? Tak, z tej zagadkowej dzielnicy. Śród chyba nam się nie przyda. Skrapuje dziadę. Kurwa, znów usłyszałem dziwne dźwięki. Ej, ej, a może to nie gra ci, zaznaczył łatwo. Admini się do mikropatrzu. Aktory, mam problem. Duży. Jak? Co się dzieje? Podłoga mi się zapadła pod nogami i wpadłem do jakiejś jaskini. Mam przyjść? Nie wiem. Bo właśnie mam questa tutaj za 80 metrów. Ciebie mam za 800. Dobra, może ucieknę. My tu nic nie widzę. Jeszcze. Ale mam skręconą nogę. Nie dziwię cię. Oby nie. Ja mogę zrobić splinta. Nie mogę zrobić splinta. Bo co zrobił Shiro? Shiro wyjebał kawałek tkaniny. O Boże. Jeszcze sraczki dostałem. Kurwa, genialnie. Lepiej być nie mogło. No kurwa, słyszę jakieś szepty dziwne. Wiedziałem. Co, po nagrywkach pokażesz, jak to brzmiało? No pokażę. Ej. Autobus szkolny. O, amunicja. Ciekawe czemu. Czemu to nikogo nie dziwi? No kurwa, słyszę dziwne odgłosy, naprawdę. Poczekam chwilę, może usłyszę znów. Cicho, aktor. Teraz było znów słychać jakiś syk dziwny. Teraz o zębek chyba chodzi. Jezu, ta gra jest przerażająca z czasem. Nic nie ma. No kurwa, słychać dziwne dźwięki na 100%, no. Nie wiem, czy to nie żygacz. Nie. Na szczęście nie. Ale zrobimy sobie tutaj wyjście. Aktor, możesz się odzywać spokojnie. Ja tylko chciałem dźwięki usłyszeć. Ja wiem, ale ja tutaj się bardziej boję, czy ja przeżyję, bo ja tu wchodzę, a tu w szkolnym budynku znajduję pudełka z amunicją. Ciekawe czemu. O, karabin rurowy, czwarty poziom. W samochodzie szkolnym. Przypadkowo. Potrawka z mięsem, myniam. Metalowe kolce, modyfikacja, myniam. Też, w szkolnym autobusie to się powinno znaleźć. Akurat do takiego kija baseballowego.
Zombo interferencja. Tu już byliśmy, teraz musimy na górę wejść. No powiem wam szczerze, że robi się niezbyt ciekawie. Fira słyszy głosy. To niedobrze. Czekaj, jak to mi powiedziałeś, to się leki bierze. No ja biorę właśnie i to jest problem, dlatego mówię, że jest... nieciekawie. Au, 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 au. Ajej. No kurwa, co to było? Kurwa, Dej, w trochę ich jest tu. Dej, w sumie to wiem, to mam podlecieć ci pomóc? Nie, dam sobie radę chyba. Nie, dam sobie radę, chyba jednak umrę. Mogę podlecieć, nie? Widzę. Biec. Nie, dobra, przeżyłem. Dobra. Krwawienie, kurwa, wszystko miałem. Dobrze, że całą amunicję złapałem. Ale co dać questa? A, już wiem, czemu tyle tokenów było. To właśnie taka miejscówka była ciężka do wyczyszczenia. Że aż była warta chyba z 1000 tokenów. A właśnie, co questa ci wpadają? Też exp, czy tylko mi? Nie, tylko tobie. Dobra, czyli ja już będę miał 10 poziom. Ja już mam poziom 12. I biorę sobie tego perka pod dodatkowy przedmiot z questów. To jest taki perk? Mówiłem ci na ostatnich nagrywkach. No ci mówię, że ja mam pamięć złotej rybki. Umiejętności, intelekt i śmiały poszukiwacz przygód. Bierzesz sobie pierwszy i ona ci da, i ona albo ona ci tam da jakieś leki, albo nie wiem, modyfikacje do broni. To pytanie, czy jest to warte tego wszystkiego? Amulet wylotowy, modyfikacja albo sztuka górnicza, tom 5. To zależy, po co zamierzasz iść. Kopanie spowalnia twój progres, wytwarzaj zasoby w kompaktowych stosach, które przyniesiesz z większą łatwością. To też dla ciebie może się przydać. No w teorii może. Chyba ja mam chyba troszeczkę za cicho tą grę. W ogóle ta gra zaczęła jakoś tak kurwa przymulać. Dźwiękowo. Ale wiesz, co ci powiem? Może karabin rurowy to tak, wiesz, sobie wezmę, no w razie czego. Nie no, bierz, bierz. Jezu, już myślałem, że to jest noc, wiesz? Tak zrobiło ciemno. Mówię, kurwa, czy ja aż tak długo tu już siedzę? Dobra, biorę kolejnego questa. Gdzie jest majny latarkę? No. Tam jest wejście na górę. Nie widzę tego dobrze. Kukurydza. Przedmiot. Dobra, za tego questa będę miał 4500 i 800 żetonów. I to jest quest na... No to i tak powiem ci tak szczerze, że szału nie ma dupy, nie urywa. Wiesz na co to jest quest? Wybij zombie. I znów aktor sobie odpuści. Zależy jaki to budynek, nie? Na pewno duży. Pomocy w questie chętnie przyjmę. Na razie to ja muszę sam się jakoś oporządzić, aktorku. W bazie siedzisz, czy... Nie, eksploruję chałupkę i teraz właśnie zamierzam wejść jeszcze na strych. A strych, jak wiadomo, jest najgorszy. Uwaga pod nogi. Na pewno będę sprawdzał, wierz mi. Bo będzie bombowo.
bombastycznie. Wrażeń ci nie zabraknie. Teraz cicho. Kurwa, wiedziałem. Tu jest tu ich od chuja i ciut ciut. Pierdalam stąd. Już coś rozjebały. Na dworze to na dworze, na pewno nie w takim ciasnym pomieszczeniu. No, kurwa. Normalnie rodzina Adamsów. Ciekawe, czy tu przyjdą. Ja tu mój sprint zwiększa jeszcze bardziej uszkodzenia mojej nogi. Ale dobrze, że ten budynek nie wygląda na dwupiętrowy. Dlaczego? Ja będę musiał się obawiać, że coś mi z dachu spadnie. Pod tym względem. Biegniecie czy nie biegniecie, gnoje? Nie, nie gadaj mi tak nawet. Czy ja je będę musiał serio z dachu ściągać? Tylko 3 sztuki wychodziło, a tak krzykliwe, że... 3 sztuki zombiaków? Czy zombiaki z dachu? Nie z tych takich, w sensie z tych takich płytek, nie? A, wiem. No dobra. To faktycznie nic przyjemnego. Dobra, stamina. Większa skrzynia, nawet kilka skrzyń. Dobra, opłacało się tu wejść. Kufer. Pociski do mojej pięknej broni. Bitka w barze tom 4. Ciosy wykończające zawyt 20% dodatkowych. Aktor umarł! Zadawaj 20% dodatkowych obrażeń powalonym i ogłoszonym przeciwnikom. Zarąbiście. Odporność na zimno, ciepło i wybuchy. Wiesz, co jest najgorsze się dowiedzieć? Że jak dopiero je zaatakujesz, to one odpalają sprint. Tak? Znaczy, nie zawsze w sumie, aktor, wiesz? To ten takim zupełnym przypadkiem, no, tylko kiedy go w niego strzeliłem, odpaliła mu się szarża. Tak, bo one właśnie tak mają, ale niektóre od razu po prostu szarżują. Ja tylko teraz szukam, jak ja daleko mam do naszej bazy. Znalazłem sprinta już pod sam koniec, kurwa, zajebiście. Nie aż tak daleko. Gorzej po itemy pójść. A, bo nie wziąłeś sobie oczywiście bedrola. Ale to jest domek obok przecież. A, to chyba, że... No, tylko mojej postaci jest zimno. Ciekawe czemu. Już mogę powiedzieć, no masz przejebane. Może dlatego, że pada. Co ty na to? Nie wiem, wiem jedno, ten bieg próbował robić wymijanie. Ale się burza. I chyba jestem 12 koła ekspa w plecy. To nie fajnie. Jak ja za zrobienie questa dostaję 4. No to Lipton trochę, nie powiem. Dobra, wyczyściłem ten grajdu. 20 sekund skręconej nogi jeszcze mam.
Dobra, może teraz zrobię coś takiego, że nawet jakbym miał iść dalej, ale i tak biorę questy, w którym nic nie muszę wybijać. Nie będę drugi raz ryzykował moje 12 tysięcy expa w plecy. Miękka faja jesteś, aktor. Mogę biegać w końcu. Tutaj jeszcze była jedna miejscówka chyba, którą chciałem zwiedzić. Shiro, to niemożliwe. Powiadomień na Discordzie nie mam. To musiał być foch. I to ostry. Wow, ramy sześcianu, 18 sztuk, 0 myśli. I tak zapewne o trzeciej napiszę coś. Zapewne tak będzie. I tak pewnie do tego odcinka nawet nie obejrzy nawet jednego, więc mogę sobie mówić. Patrzcie, kurwa, jaki odważny. Ale ładnie wpadło. Zakopane skarby. Masz zakopane skarby teraz ty? Powodzenia. Jezu, jak jestem wolny. A, no tak przecież ci łopatę oddałem. No to chodź, tylko ona jest zepsuta już prawie. Nie, ja mam swoją. Jak ci skręcił, to oddam. Kurwa, ja sprintuję w ten sposób, to ja życzę sobie powodzenia powrót robić. Ej, jak deszcz pada, to ci nawodnienie leci do góry, wiesz o tym? Karabin rurowy! Tak! Lag spike! W końcu będę snajperem! A nie, dobra, jednak ci podczas deszczu nie leci do góry, tylko po prostu ja mam za dużo wody wypitej do tego. Muszę się odstawić, no. Ja coś mogę tu wyrzucić, to jest dobre pytanie. Zrzut, 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 zrzut. Niedaleko nas, niedaleko nas. Ile aktor masz do zrzutu? Nie wiem. Daleko. Naprawdę? No bo ja się oddaliłem z 500 metrów od bazy. No, to ja go ogarnę. Co chwilę zatrzymuję się i patrzę, co mogę kurwa wyrzucić stąd, no. Jak idziesz out. Ty też idziesz out. Ty też idziesz out. Gram 150 metrów do zrzutu. A najgorsze, co mogłem teraz usłyszeć. Dokładnie co? Dźwięk wilka. Znaczy nie wilka, tylko tego. Psa. No to fakt. Nic fajnego.